Boyka still going, and it went towards Oscar. The forehand for Diego Costa, and he doesn't miss from there. In comes the corner kick. Oh, it's in now. It's in now, and it's Didier Drogba who peels away to celebrate. Hej, siemano wam wszystkim, tutaj Alessandro i witam was w kolejnym odcinku mojej kariery Chelsea London w Football Managerze 2015. Dzisiaj przed nami arcyciekawe starcie na The Emirates. Podejmujemy sobie zespół Arsenalu. Oczywiście rozpoczniemy tradycyjnie z racji tego, że przecież nie tak dawno jeszcze zakończyło się okno transferowe. No i kiedy kończyliśmy poprzedni odcinek, jeszcze to okienko transferowe trwało, zatem na początek jeszcze ewentualne transfery. No a tutaj jeszcze jednego transferu dokonałem. Sprowadziłem sobie utalentowanego Argentyńczyka Lucasa Romero z Walesu Sarsfield za 5,5 miliona funtów. No i jeszcze oczywiście zaznaczyłem sobie wypożyczenie zwrotne, tak aby jeszcze ten sezon nasz nowy zawodnik spędził w swoim rodzimym klubie. No i następnie po jego zakończeniu już przeniósł się do Anglii. No, były małe problemy z uzyskaniem przez tego zawodnika pozwolenia na pracę w Anglii, no ponieważ jak wiecie, grając którąś z drużyny angielskiej Premier League zawsze jest z tym problem, no ale na szczęście tutaj 20-letni Argentyńczyk uzyskał warunkowe pozwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii, zatem jeszcze ten sezon spędzi oczywiście na wypożyczeniu w swoim poprzednim klubie, no a już w przyszłym sezonie będzie zawodnikiem londyńskiej Chelsea. Rozpoczniemy sobie również pokazywanie naszego tego, co działo się pomiędzy odcinkami. Od przykrej niestety wiadomości poniosłem porażkę w kolejnym meczu, w pierwszym meczu, który rozegrałem sobie od ostatniego odcinka. To jest mecz z Newcastle na St. James's Park. Dosyć niespodziewanie przegrałem z zespołem Srok 2-3. CM De Jong i dwukrotnie Facundo Ferreira byli w stanie zaskoczyć naszą, co by nie mówić, słabo spisującą się w tym meczu obronę. Stadionem było na dwa trafienia autorstwa Edena Hazarda i Juana Cuadrado. Następnie dosyć gładko poradziliśmy sobie z Liverpoolem. Wygraliśmy na własnym boisku na Stamford Bridge w obecności 40 tysięcy widzów. 3-1 swojego pierwszego ligowego gola w tym sezonie strzelił Memphis Depay. Później jeszcze drugiego gola dołożył Cuadrado. Jordan Henderson zmniejszył rozmiary porażki, no ale w drugiej połowie, na samym jej początku, Diego Costa wykorzystał jedenastkę i ostatecznie mecz zakończył się dosyć pewnym zwycięstwem The Blues 3-1. Oczywiście obiecałem wam, że pokażę wam, kto został wylosowany w mojej grupie w Lidze Mistrzów, że pokażę wam także wszystkie grupy Ligi Mistrzów, zatem może rozpocznę jeszcze od omówienia tego pierwszego mojego spotkania w Champions League. Było to starcie na stadionie Świętego Jakuba w Bazylei z zespołem FC Basel, no i tutaj dwa trafienia Oscara i gol Loika Remiego załatwiły sprawę na stadionie rywala. No i tutaj Mohamed Elneny, tylko ten piłkarz wpisał się na listę strzelców, jeżeli chodzi o zespół Bazylei. No i rozpoczęliśmy przygodę z Champions League od dosyć pewnego zwycięstwa 3-1. Spójrzcie, tak przedstawiają się wszystkie grupy w Lidze Mistrzów. My trafiliśmy do grupy F, no i tutaj naszym jedynym praktycznie poważnym rywalem będzie drużyna Borussii Dortmund, obok Borussii jeszcze właśnie Dinamo Zagrzeb, no i Jadziasa, nasz rywal z ostatniego meczu, czyli Bazylea. Tak przedstawia się grupa F, a oto wszystkie grupy, które zostały tutaj wylosowane. Grupa A to Real Madrid, oczywiście wielki faworyt tej grupy, CSKA Moskwa, Strong Moset i zespół FC Kopenhagi. Zatem tutaj oczywiście mamy dwóch takich, no dosyć myślę, poważnych kandydatów do awansu do kolejnej fazy. Grupa B, tutaj również dwóch wyraźnych faworytów, Bayern Monachium i Juventus, który w pierwszym meczu tylko zremisował z Apoelem 1-1. Tutaj później również mecz
pomiędzy Bayernem Monachium i Sportingiem. Tutaj Bawarczycy wygrali, no i objęli prowadzenie w grupie. Bardzo ciekawie przedstawia się natomiast rywalizacja w grupie C, gdzie trafiły aż trzy mocne zespoły. Roma, Arsenal, a także Paris Saint-Germain. Tutaj takim czarnym koniem może być zespół Anderlechtu, aczkolwiek wątpię, że zespół z Belgii będzie w stanie tutaj nawiązać rywalizację z tymi trzema naprawdę wielkimi firmami. Grupa D, która przedstawia się również dosyć interesująco, no bo oczywiście tutaj bezsprzecznym faworytem tej grupy jest Manchester City, no ale zarówno Besiktas, Ajax, jak i FC Porto myślę, że będą w stanie powalczyć o drugie miejsce w grupie i obok The Citizens awans do 1/8 finału Champions League. Grupa E również niezwykle interesująca. Shakhtar Donieck, AS Monaco, Liverpool i Barcelona. No i co ciekawe, w pierwszym meczu, w pierwszych meczach w tej grupie padły dosyć niespodziewane rozstrzygnięcia. Zarówno Shakhtar, jak i Monaco zwyciężyły swoje mecze, no a Liverpool i Barcelona pierwsze mecze tutaj w tych pierwszych meczach nie wywalczyły żadnych punktów. No i grupa G, tutaj znalazły się zespoły Napoli, Atletico, Schalke i Celtic. Również dosyć interesująca grupa, w której tak naprawdę, no myślę, że Atletico będzie tutaj faworytem tej grupy, aczkolwiek inne drużyny z tej grupy również mogą sprawić niespodziankę i awansować do 1/8 finału Champions League. No i grupa H, taka teoretycznie najsłabsza, Galatasaray, Benfica, Olympiakos i AB Kopenhaga. Tutaj myślę, że obok Kopenhagi wszystkie te trzy drużyny będą w stanie jak najbardziej powalczyć o awans do 1/8 finału. Zatem myślę, że jeżeli chodzi o naszą grupę, tutaj Borussia Dortmund będzie takim jedynym poważnym rywalem naszym w walce oczywiście o pierwsze miejsce w grupie, no bo bezsprzecznie tutaj naszym celem jest nie tyle awans, który no raczej jest, myślę, będzie tylko formalnością, ale przede wszystkim zajęcie w pierwsze miejsce w grupie, no i oczywiście to sprawi, że w 1/8 finału Champions League będziemy zespołem rozstawionym w losowaniu 1/8 finału tych rozgrywek. Zatem dzisiaj przed nami bardzo ciekawe starcie na The Emirates. To oczywiście na początek dzisiejszego odcinka, no a później przeniesiemy się do spotkania na własnym stadionie w ramach drugiej kolejki Champions League, gdzie będziemy podejmować zespół Dinama Zagrzeb. Zatem już oczywiście ustalmy sobie skład na to arcyciekawe spotkanie zespołem Arsena Wengera. Zespół Arsenalu dzisiaj bez czterech praktycznie podstawowych swoich graczy, bo i Nacho Monreal, i Aaron Ramsey, i Danny Welbeck, i także Jack Wilshere to są piłkarze kontuzjowani, to są piłkarze, którzy nie mogą wystąpić w tym spotkaniu, zatem spore osłabienie w zespole kanonierów, no ale jednak u nas również jeden bardzo poważny ubytek, no bo niestety Juan Cuadrado nabawił się dosyć skomplikowanej kontuzji, złamany palec u nogi. Od 6 tygodni do 2 miesięcy będzie musiał pauzować 26-letni Kolumbijczyk, zatem no również takie spore osłabienie w naszej drużynie. No i do tej pory zawodnik, który jak widzicie spisywał się wręcz fantastycznie, będzie musiał dosyć długo odpoczywać od futbolu. To naprawdę wielka, wielka strata dla naszej drużyny. Zatem jeszcze raz wrócimy sobie do ustalania składu na to spotkanie. W ostatnim meczu z Bazyleą dałem szansę Petrowi Czechowi, no i tutaj reprezentant Czech zagrał całkiem przyzwoite spotkanie na 6.7, no ale oczywiście tutaj rzecz jasna na mecz z Arsenalem w pierwszym składzie wybiegnie oczywiście Thibaut Courtois, z prawej strony Cesar Azpilicueta, w środku John Terry i Gary Cahill. Tego piłkarza troszkę oszczędzałem właśnie na mecz z Arsenalem, podobnie jak kilku innych zawodników. Również Felipe Luis tutaj rozpoczął mecz z zespołem Bazylei na ławce rezerwowych. W jego miejsce zagrał właśnie Ricardo Rodriguez, dla którego był to pierwszy mecz od pierwszej minuty, no i zagrał również całkiem przyzwoicie na 6.8. No tutaj nie ma się co od tych nowych zawodników spodziewać się cudów, no bo oni oczywiście muszą się zdecydowanie zgrać z drużyną, no i wówczas ewentualnie będziemy mogli wymagać od nich dużo, dużo lepszej gry. W środku oczywiście zagra Cesc Fabregas, jego pozycja w zespole Chelsea jest bezsprzeczna. Obok niego postawiłem w meczu z Bazyleą na Johna Obi-Mikela, no ale tutaj wobec słabej postawy Nigeryjczyka w ostatnich spotkaniach. Oczywiście w pierwszej jedenastce wybiegnie na to spotkanie Nemanja Matić. Tutaj oczywiście na lewej stronie postawiłem na Loika Remiego, no i to był dobry wybór, no bo jak przed chwilą mówiłem, Loik Remi strzelił gola w meczu z Bazyleą.
No i tutaj posadziłem na ławce Memphisa Depaya, no ale właśnie zastanawiam się, czy tutaj lepiej nie będzie postawić na młodego Holendra. Aczkolwiek wiecie co, może jednak sobie chyba tak zostawimy, zatem Loic Remy na tym lewym skrzydle, no na prawym musi grać z konieczności Eden Hazard, no widać oczywiście po tych jego ocenach, że to nie jest jego optymalna pozycja, no tak spisywał się na lewej stronie, naprawdę fantastyczne mecze notował Belk, no a tutaj tylko 6,8, no bo mówię tylko w porównaniu oczywiście do tych wcześniejszych ocen, które były w przypadku Belga wręcz fantastyczne, no ale nie mamy za bardzo jakiegoś piłkarza na prawą stronę, ewentualnie Brazylijczyk William mógł być tym zawodnikiem, który tutaj będzie mógł zagrać na prawej stronie. No ale on ma dosyć słabą kondycję, tylko na poziomie 90%, natomiast Eden Hazard ma troszkę wyżej, bo 92, no i chyba raczej z Belk zostanie sobie na prawym skrzydle. No tutaj dostrzegłem, że Loic Remy ma bardzo niską kondycję, zatem jednak mimo wszystko, że tutaj postawiłem na niego od pierwszej minuty, jednak w jego miejsce Memphis Depay, no a tutaj Loic Remy rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych, zatem Kurt Zuma, zawodnik, którego sobie nie zgłosiłem do Ligi Mistrzów, no ale nie musiałem tego robić, bo podobnie jak bo przecież teraz mamy mecz ligowy, nie Ligi Mistrzów. Zatem, no tak jest, Kurta Zumy sobie nie zgłosiłem do rozgrywek Ligi Mistrzów, no bo niestety zabrakło dla niego miejsca. No i w tym sezonie Ligi Mistrzów Kurt Zuma występował nie będzie, no ale damy sobie go tutaj na ławkę rezerwowych. A Branisław Iwanowicz, z racji tego, że jest troszkę podmęczony, obejrzy sobie spotkanie z Arsenalem z wysokości trybun. Podobnie jak Didier Drogba, którego tutaj przesunąłem, żeby ogrywał się w rezerwach. No i tutaj już niestety spadają jego, co by nie mówić, jeszcze przecież bardzo wysokie atrybuty, mimo 36 lat, nasz niezwykle doświadczony napastnik, nasza legenda tutaj będzie no tylko głębokim rezerwowym w zespole londyńskiej Chelsea, no a pod koniec sezonu kończy mu się kontrakt, no i jeżeli nie zachwyci mnie swoją grą Didier Drogba, no to oczywiście tego kontraktu z reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej przedłużać nie będziemy. Ustawimy sobie może mentalność na kontry, atak, no i takim sobie tutaj ustawieniem zagramy, ćwiczymy grę w ataku przed tym spotkaniem, zgłaszamy sobie już taki zespół, no i mam nadzieję dzisiaj uda się zgarnąć 3 punkty w meczu z kanonierami, no tutaj o dziwo tym faworytem tego spotkania jest zespół gospodarzy, no ale niemniej jednak, no moi drodzy, to są derby Londynu, to jest bardzo, bardzo, bardzo interesująca rywalizacja już od lat zespoły Chelsea i Arsenalu, mimo że początkowo w dawnych latach nie uważali się kibice tych zespołów za wrogów, no to jednak później, kiedy oba zespoły zaczęły walkę o najwyższe cele w Anglii, no tutaj kibice zarówno Chelsea, jak i Arsenalu wśród największych rywali wymieniali właśnie siebie nawzajem. Zatem oczywiście tutaj, jeśli chodzi jeszcze o porady, no to rzecz jasna, musimy tutaj pokryć przede wszystkim Olivera Giroud, który zastępuje dzisiaj kontuzjowanego Demego Welbecka. No tutaj Arsenal dokonał takiego jednego ważnego wzmocnienia. Eugen Konoplianka to jest ten zawodnik, który przybył tutaj do zespołu Arsena Węgra. 24-letni Ukrainiec, który przyszedł tutaj za 17 milionów funtów z Dnipra. Dniepropetrowsk, no jest to... przepraszam. To jest takie największe wzmocnienie w zespole gospodarzy tego spotkania. Jeszcze rozmowa motywacyjna. Zagrajmy tak jak ostatnio. No tutaj tylko 2 zawodników zmotywowanych. No troszkę słabo tutaj z motywacją przed tak ważnym meczem jak ten z Arsenalem. Dobra, zatem już wszystko mamy gotowe i rozpoczynamy starcie na The Emirates przeciwko zespołowi kanonierów. Na pewno moja drużyna troszkę podmęczona po tym meczu z Bazyleą, jak widzicie po tej kondycji moich zawodników. No oczywiście kilku z nim dałem odpocząć, no ale rzecz jasna nie byłem w stanie zrobić tego z wszystkimi zawodnikami. Uwaga, bo mamy pierwszą akcję naszej drużyny. Rusza Brazylijczyk Oscar, zagrywa do Memphisa Depaya. Co zrobi Holender? A i niestety stracił teraz futbolówkę Memphis Depay i przy piłce zespół Arsenalu jest Mesut Özil. Mesut Özil do Samiego Khedira. Sami Khedira jeszcze doszedł do piłki, jeszcze do tyłu, ale złe zagranie i wychodzi zespół gości, czyli Chelsea. No ale teraz złe podanie niestety do Diego Costy. Przegrał teraz walkę Olivier Giroud. No i co? A ileż teraz fatalny błąd Felipe Luisa. No i niestety Alex Oxlade-Chamberlain otwiera wynik tego meczu. No fatalnie tam zachował się Brazylijczyk Felipe Luis, no i to jego błąd spowodował, że przegrywamy od 6 minuty z zespołem Arsenalu 0-1.
Teraz Thibaut Courtois, spokojnie rozegrana piłka, jest Nemanja Matic. Oskar zagrywa do Diego Koszty, Diego Koszta ma tam Edena Hazarda, jest Memphis Depay, dobrze teraz przeszedł rywala, Memphis Depay uderzył, ależ to było groźne uderzenie, no gdyby to wpadło, to byłaby naprawdę bramka fantastyczna. No teraz niestety Thibaut Courtois z kolei zagrał bardzo źle, jest Alex Oxlade-Chamberlain. Co zrobi teraz młody Anglik? Zagrał do Gibbsa, ale świetnie tam przejął piłkę Eden Hazard. No i już wychodzi Chelsea, jest jego Koszta, ma tam na lewej stronie Depaya, ale jednak zdecydował się na akcję prawą flanką Diego Koszta. Do Oscara, Oscar do Fabregasa, Fabregas wypatrzył Depaya, Depay dobrze przyjął piłkę, Memphis Depay, jest okazja! Jeszcze strzał, no ale niestety bardzo dobra tutaj interwencja w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego. No i mamy tym razem rzut rożny, Eden Hazard, jest Cesc Fabregas, co zrobi? Oskar uderza, aj, jeszcze tam przyblokowany, jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze Eden Hazard, nie ma spalonego, jest John Terry, Nemanja Matic i dobitka Depaya, coś niesamowitego, jednak gol, jednak piłka jeszcze zatrzymana na linii przez Wojciecha Szczęsnego, no ale dobitka młodego Holendra już skuteczna, 1-1, 15 minuta gry i Memphis Depay wyrównuje stan rywalizacji na The Emirates w Londynie. Jest Matthew Debussy, kolejna akcja Arsenalu, Oxlade-Chamberlain, ależ teraz mocne uderzenie, no i jest dzisiaj naprawdę groźny angielski skrzydłowy, no ale tym razem bardzo dobra interwencja w wykonaniu Thibaut Courtois, jeszcze John Terry, jeszcze Sami Khedira, jeszcze Mesut Özil dośrodkowuje, no ale to już złe dośrodkowanie, no oczywiście zapomniałem wspomnieć również o Samim Khedirze, który również tutaj przeniósł się do Arsenalu. Uwaga, bo jest kolejna akcja, niestety gospodarzy, jest dobrze interweniujący Memphis Depay, jeszcze Mesut Özil, Alex Oxlade-Chamberlain, niestety nie udało się odzyskać piłki, ależ teraz było groźnie, no i niestety Santi Cazorla i dobitka Oliviera Giroud, 28 minuta i 2-1 prowadzą kanonierzy. Zatem znów niestety nie potrafiliśmy się ustrzec przed tymi błędami w defensywie i znów przegrywamy. Zatem przesuwamy się tutaj na standardową mentalność, no i musimy próbować zaatakować naszych rywali, jak najszybciej tutaj wyrównać stan rywalizacji w tym spotkaniu. No, niestety kolejna akcja Arsenalu, Oxlade-Chamberlain. Jest tutaj reprezentant Anglii, dośrodkowuje Giroud, jeszcze wślizg, jeszcze Abu Dhabi, ależ groźne było to uderzenie, piłka odbita od poprzeczki, no i na szczęście nie ma bramki dla Arsenalu. No niestety bardzo słaby mecz dzisiaj rozgrywa Felipe Luis, no ten jego fatalny błąd z początku pierwszej połowy sprawił, że na razie jego ocena to tylko 6-0. Oczywiście nie jestem zadowolony z tej pierwszej połowy w waszym wykonaniu. No i zobaczymy, co uda nam się ugrać w drugich 45 minutach. No musimy zdecydowanie zaatakować bramkę Arsenalu. No i próbować tutaj takimi indywidualnymi akcjami. No bo naprawdę mamy w zespole bardzo wiele indywidualności. Spróbować tutaj zaskoczyć zespół Arsenalu. Sami Khedira. Jest Abu Dhabi, już jakiś uraz Francuza. No tutaj oczywiście jest to piłkarz bardzo kontuzjogenny, piłkarz, który w zespole Arsenalu zdecydowanie więcej przesiaduje w gabinetach lekarskich niż na boisku. Uwaga, teraz jest Cazorla, jest Giroud, ależ urwał się Theo Walcott. No ale dlaczego nie interweniuje tam w ogóle Thibaut Courtois, skoro miał 4 razy bliżej do piłki? No ja tego po prostu nie rozumiem. Dopadł do piłki Theo Walcott i mamy 3-1 dla Arsenalu. No coś strasznego teraz zrobił Thibaut Courtois. No dlaczego tak fatalnie się teraz zachował? Tego naprawdę nie rozumiem. Bardzo słaby mecz Nemani Maticza, w jego miejsce Brazylijczyk Ramirez. Również niestety bardzo słabo gra dzisiaj Diego Costa. Fatalny występ Hiszpana, bardzo mało aktywny dzisiaj były gracz Atletico Madryt, ale na razie tylko jedna zmiana, Ramirez w miejsce Nemani Maticza. O, jeszcze Diego Costa kontuzjowany, zatem no taka będzie wymuszona zmiana Diego Costa opuścić boisko. Mam nadzieję, że nie będzie to jakiś groźny uraz Hiszpana. W jego miejsce Loic Remy, no i ostatnio dosyć skuteczny Francuz pojawi się na boisku i zobaczymy, czy coś będzie jeszcze w stanie zrobić w tym spotkaniu. Uwaga, bo jest rzut rożny, Eden Hazard, Cesc Fabregas, Loic Remy jeszcze odgrywa do Edena Hazarda, ten dośrodkowuje, jest piłka w polu karnym, Ramirez, jeszcze Depay, jeszcze nie koniec, Fabregas, Oscar potrafi uderzyć, Hazard, no i interwencja Szczęsnego, a i była teraz dobra okazja, no ale niestety Eden Hazard nie potrafił jej wykorzystać. Jeszcze piłka w polu karnym, jeszcze dobrze per Mertesacker, jest Hazard, ma tam dobrze ustawionego Fabregasa, Fabregas uderza, jeszcze raz Szczęsny, no cóż dzisiaj wyczynia polski bramkarz, no naprawdę tutaj
fantastyczne interwencje. No szkoda, że nie można tego powiedzieć o Thibaut Courtois, który puścił w tym meczu naprawdę jednego głupiego gola. 70. minuta prawie na zegarach, no a my wciąż niestety przegrywamy z zespołem Arsenalu. No i niestety kanonierzy mają kolejną sytuację. Sami Khedira jeszcze utrzymał piłkę w boisku Niemiec. No i mamy teraz szansę na wyjście z kontrą. Teraz przydałoby się podanie, tak jest, do Cezara Azpilicuety. Ładnie tam urywa się Loic Remy, do niego podanie. Loic Remy, no i co będzie z tej jej kontry Francuza? Remy, dośrodkowanie Oscara i piłka w rękach Wojciecha Szczęsnego. No szkoda, ładna to była to akcja, ładne dośrodkowanie Loica Remiego. No ale niestety nie wykończyliśmy tej akcji. Jest Gary Cahill, dobrze teraz zachował się reprezentant Anglii. Jest Oscar, Ramirez, Fabregas i Loic Remy. Loic Remy ładnie tam sobie poradził z rywalami. Loic Remy jeszcze przy piłce. Memphis Depay, Ramirez. Jest Oscar, jest Loic Remy, jest bramka, czy nie ma spalonego? Tak jest, ależ była to fantastyczna akcja. Aj, niestety jednak podniesiona chorągiewka arbitra i ten gol Francuza nie zostanie uznany. No wielka szkoda, bo naprawdę była to akcja przednia. A i teraz strata bezsensowna, no ale świetnie na szczęście zachował się Gary Cahill. No za dużo tych strat dzisiaj notujemy w tym spotkaniu. Jeżeli dalej tak będziemy grali, no to w meczu z kanonierami nie mamy co liczyć na korzystny wynik. Jeszcze Felipe Luis, jeszcze Oscar, jest Fabregas, Memphis Depay. Aj, zablokowany teraz Holender, jeszcze Oscar, jeszcze nie koniec tej akcji. No i co? Straciliśmy piłkę, ale na szczęście udało się odzyskać za sprawą Ramireza. Azpilicueta, no Eden Hazard, Loic Remy, jest gol! 2-3, teraz już na pewno nie było offside'u i były gracz Olympique Marsylia strzela gola na 2-3. Jeszcze mamy 10 minut do zakończenia tego spotkania, no musimy tutaj się już przestawić na ofensywę. Jeszcze może przeprowadzimy sobie jakąś zmianę w zespole. Memphis Depay, już dosyć słaba kondycja, w jego miejsce właśnie kto tutaj gra jeszcze bardzo słabo, no Felipe Luis, jego postawę w tym meczu pominę, no ale Oscar gra słabo, zatem w jego miejsce tutaj Willian, no i Williana sobie ustawimy może jako klasyczną dziesiątkę, żeby grał tak bliżej Loica Remiego, no i zobaczymy, jaki wpływ będzie to miało na nasz zespół, czy jeszcze uda się w tej samej końcówce spotkania na Emirates wyrównać stan rywalizacji. Jeszcze Abu Dhabi kontuzjowany, no i musimy tutaj już przejść do przodu, aby jeszcze stworzyć jakąś sytuację, która dałaby nam ewentualny remis w tym spotkaniu. Ale niestety jest rzut rożny dla zespołu Arsenalu. No i co? Dobrze jednak Memphis Depay, dobrze tam Holender popracował w defensywie. Tomasz Rosicki do tyłu, do Mathieu Debuchy'ego. Tutaj przy piłce jest Arsenal. Rosicki, Sami Khedira, Casorla, Rosicki, Theo Walcott, jest bardzo niebezpiecznie, no i co? Ależ tam było groźnie, ale na szczęście zażegnaliśmy niebezpieczeństwo pod naszą bramką. Alex Oxlade-Chamberlain, Kieran Gibbs, Rosicki, jeszcze Olivier Giroud, dobrze teraz John Terry, fantastycznie przerwał tę akcję rywali. No i niestety tutaj nie kontynuowała nam już gra tej akcji. Szarża. Ostatnie sekundy meczu na The Emirates. No wątpię, żeby cokolwiek udało nam się tutaj zdziałać, ale jeszcze minuta do końca tego meczu. Jeszcze Alex Oxlade-Chamberlain. Jeszcze Mathieu Debuchy. Laurent Kościelny. Spokojnie teraz do tyłu Francuz, do bardzo dobrze spisującego się w tym meczu Wojciecha Szczęsnego. Ten do Theo Walcotta, dobrze Gary Cahill, no ale niestety żaden z naszych zawodników nie przejął tej piłki. Teraz Ramirez, może to się uda. Jest Memphis Depay. Rusza Holender do Ramireza, ten do Remiego, jeszcze piłka do Felipe Luisa, utrzymał piłkę w boisku Brazylijczyk, Felipe Luis, dośrodkowanie Remi, ale niestety Wojciech Szczęsny wyłapuje to dośrodkowanie brazylijskiego lewego obrońcy. No i kolejne wznowienie, w ogóle tam nie zainteresowany przejęciem piłki Ramirez, no i niestety przegrywamy w tym bardzo ciekawym meczu z Arsenalem. No wielka szkoda, szkoda przede wszystkim tego błędu Felipe Luisa z początku spotkania, szkoda również tej fatalnej interwencji Thibaut Courtois, no który i tak zaliczył dzisiaj fantastyczne spotkanie, no bo przecież tutaj zdecydowanie odkupił swoje winy za tamtą interwencję swoimi fantastycznymi paradami. No tutaj naprawdę strzałów mieliśmy mnóstwo, no Arsenal miał co prawda lekką przewagę, no ale niestety nie udało się dzisiaj zgarnąć 3 punktów. Wielka szkoda naprawdę, no bo mecz z Arsenalem, no w przypadku zwycięstwa myślę, że znacznie podwyższyłby morale naszej drużyny. Konferencja prasowa. Loic doczekał się wielkiej chwili.
jak zapadł się konflikt między Arsenem Wengerem, niezbyt mnie ujęło, kibicom może się to nie podoba, Arsen rozmawiał po meczu, wyjaśniliśmy sobie parę spraw. No tutaj Eden Hazard, piłkarzem tego meczu, no fantastyczny występ, proszę bardzo, mimo że grał nie na swojej nominalnej pozycji, a na prawej stronie pomocy, no to jednak fantastyczny występ w wykonaniu Belga, to oczywiście świadczy o jego wielkiej klasie. No i cóż, moi drodzy, niestety ten mecz z Arsenalem przegrywamy. To jest nasza druga porażka w tym sezonie. No szkoda, bo naprawdę jeżeli przegrywa się takie mecze, no to ciężko później liczyć na zdobycie tytułu mistrzowskiego. No ale tak naprawdę tutaj sezon dopiero się rozkręca. No i jeszcze dokończmy sobie może tą kolejkę rozgrywek angielskiej Premier League i za chwilę zobaczymy sobie, jak wygląda ligowa tabela w Anglii. Tutaj William chce porozmawiać o sprawach osobistych. William odbył dzisiaj rano rozmowę, z której wynika, że chciałby porozmawiać z tobą o braku występu w pierwszym zespole. No oczywiście częściej gra jako rezerwowy William. Dam ci w najbliższym miesiącu, zagrasz w pierwszym zespole. No tak powiemy tutaj Brazylijczykowi, bo jednak wobec słabej postawy ostatnio Oscara myślę, że warto będzie dać szansę również Brazylijczykowi Willianowi. No i tak, teraz oczywiście tabela ligowa, spójrzcie sobie jak ona w tym momencie wygląda. Na razie mamy trzecie miejsce i 9 punktów, dwie porażki, obydwie po 2 do 3, obydwa na meczach, w meczach wyjazdowych. No i tutaj na razie w strefie spadkowej są Queen's Park Rangers, Hull City i Swansea. Te zespoły, mimo że jeszcze te dwa ostatnie nie rozegrały piątej kolejki, są w strefie spadkowej. Bardzo nisko Manchester United. Jedno zwycięstwo, jeden remis i aż trzy porażki zespołu Czerwonych Diabłów. Również dosyć nisko Southampton. No ale oczywiście ta czwarta kolejka jeszcze się nie zakończyła. Zatem może jeszcze sobie troszkę przekontynuujemy to wszystko, aby tutaj zobaczyć w pełnej okazałości tabelę ligową po pięciu kolejkach. No a później zrobimy sobie cięcie i przeniesiemy się już na mecz Ligi Mistrzów przeciwko zespołowi Dynama Zagrzeb. Tutaj oczywiście przesunę sobie te wszystkie wiadomości. No kolejny piłkarz, który domaga się gry w pierwszym składzie, Nemanja Matić. Moja kariera zwolniła, gdy przestałem regularnie grać w pierwszym zespole. Musisz mi pokazać, że zasługujesz na miejsce wyjściowe 11. Jestem w pełni gotowy na to wyzwanie. Co mam zrobić? Najbliższy tygodnie będziesz sporo grać w rezerwach. Co miesiąc składa mi raport z treningów. O właśnie, myślę, że to będzie dobra opcja. Zatem jeżeli przy pokazywaniu raportu, którzy zawodnicy tutaj szczególnie dobrze spisywali się na treningach, będzie Nemanja Matić, no to oczywiście otrzyma szansę gry w pierwszym składzie częściej niż do tej pory. Zatem teraz jeszcze czekamy wciąż na rezultaty, o właśnie tutaj na dokończenie piątej serii spotkań w angielskiej Premier League. No i za chwilkę zobaczymy sobie, jak wygląda tabela po tych pięciu ligowych spotkaniach. Zatem proszę bardzo, Hull City zwycięża, City, Manchester City również niestety wygrywa swoje spotkanie. No i troszkę ucieka nam teraz w tabeli, no i Everton, który jest dosyć niespodziewanym liderem, wygrywa z Queen's Park Rangers 2-1. Rozgrywki, proszę bardzo, piąta seria spotkań za nami. No i na razie Everton jest liderem, drugie miejsce Manchester City, trzecie Newcastle, również bardzo wysoko zespół srok. My na miejscu czwartym mamy tyle samo punktów, co piąty w tabeli Arsenal i szóste w tabeli Stoke City. Natomiast dopiero dziewiąty jest Liverpool, dopiero szesnasty Manchester United. Naprawdę fatalny start podopiecznych Luisa Van Hala. No a w strefie spadkowej Burnley, Queen's Park Rangers i zespół ostatni w tabeli, Swansea City, w którym występuje nasz Łukasz Fabiański. Teraz oczywiście rzut oka na kalendarz. Teraz przede mną spotkanie z Burnley, w której oczywiście kilku rezerwowych dostanie szansę gry. Później mecz na własnym stadionie z Aston Villą. No i my zobaczymy się na spotkaniu z Dynamem Zagrzeb. Zatem do zobaczenia i do usłyszenia już za moment. Zatem, moi drodzy, przenosimy się do dnia 30 września 2014, mecz drugiej kolejki fazy grupowej Champions League, grupa F. No i gramy dzisiaj z zespołem Dynama Zagrzeb, zespołem, który no na pewno jest outsiderem w naszej grupie, no po dużo większe szanse na sprawienie niespodzianki, ewentualny awans tej grupy. Oprócz oczywiście dwójki Borussia Dortmund-Chelsea daje się jednak zespołowi Bazylei, zatem myślę, że dla zespołu Dynama Zagrzeb już sam awans do Ligi Europejskiej, zajęcie trzeciego miejsca w tej grupie będzie na pewno sporym sukcesem. Pomiędzy tym cięciem rozegrałem sobie oczywiście dwa spotkania, obydwa z nich dosyć gładko wygrałem. Najpierw z Burnley na Tarwmur w trzeciej rundzie kapitan
Capital One Cup wygraliśmy 2-0 po trafieniach Didiera Drogby i Edena Hazarda. W tym meczu dałem pograć kilku zawodnikom, którzy na co dzień nie mają miejsca w pierwszej jedenastce mojej drużyny, m.in. Petr Čech, Kurt Zuma, właśnie Didier Drogba, czy ostatnio narzekający na brak występów Nemanja Matić. To są piłkarze, którzy wystąpili od pierwszej minuty w meczu na Turf Moor. No i dosyć gładko udało się wygrać, chociaż do 45 minuty był bezbramkowy remis, no ale tam ładny strzał Didiera Drogby, później fantastyczna indywidualna akcja Edena Hazarda sprawiły, że dosyć gładko awansowaliśmy do czwartej rundy Capital One Cup, gdzie podejmiemy 29 października w meczu czwartej rundy na własnym stadionie Hull City. Teraz oczywiście, później jeszcze oczywiście starcie na własnym terenie z zespołem Aston Villa, no i również dosyć gładkie 4-1. Ramirez, Diego Costa dwukrotnie i Loic Remy autorami goli w tym meczu do naszej drużyny. Dla naszych rywali trafił Austriak Andy Weimann. No i teraz przechodzimy już do starcia z Dinamem Zagrzeb. W naszym zespole oczywiście oprócz, tak jak już wspominałem, nieuprawnionego do gry Kurta Zumy i kontuzjowanego Juana Cuadrado, wszyscy pozostali piłkarze są do mojej dyspozycji. Zatem przejdźmy sobie już może do ustalenia składu na to spotkanie. No ostatnio, moi drodzy, gramy co 3 dni niemalże, tak więc tutaj naprawdę wielu zawodników, jak widzicie, troszkę przemęczonych tymi ostatnimi spotkaniami, tak więc dzisiaj na pewno Gary Cahill, którego oszczędzałem na ostatnie spotkanie, wybiegnie sobie w pierwszej jedenastce. Nieśmiertelny Cesar Azpilicueta, zawodnik, który ma fantastyczne wręcz oceny. Spójrzcie, jak ten zawodnik gra fantastycznie, a jest to przecież nie napastnik, nie skrzydłowy, nie zawodnik, który strzela mnóstwo goli, a jest to po prostu prawy obrońca. No ale naprawdę Cesar Azpilicueta jest w mojej zespole naprawdę wręcz na wagę złota. No i tutaj oczywiście żelazna dwójka na środku, czyli Gary Cahill, który odpoczywał w meczu z Aston Villą, no i John Terry, który ma 92% kondycji, zatem damy mu zagrać w tym meczu. Ricardo Rodriguez, który wybiegł w pierwszej minucie, zostanie od pierwszej minuty w meczu z zespołem Aston Villa, zostanie zastąpiony przez Felipe Luisa. No i dalej John Obi Mikel, w jego miejsce oczywiście rzecz jasna również oszczędzany na to spotkanie. Cesc Fabregas, Ramirez, spójrzmy jaką kondycję ma Brazylijczyk. No 94, zatem całkiem nieźle, niech zostanie. Tutaj dosyć słaba kondycja Edena Hazarda, no ale również dzięki temu zawodnikowi, no gramy wręcz fantastycznie. Spójrzcie, ostatnie trzy mecze w wykonaniu tego piłkarza to 9.0 i to właśnie są występy na nie jego nominalnej lewej flance, a właśnie na prawej stronie pomocy. Na początku odcinka mówiłem o tym, że niezbyt dobrze spisuje się na swojej nienominalnej pozycji, no ale jak widzicie, chyba jednak po tych ocenach się myliłem. Zatem Eden Hazard pozostanie na prawej flance, w środku Oscar, który ostatnio również zagrał, no powiedzmy sobie tak przyzwoicie, ale nie zagrał jakoś specjalnie dobrze. No i na lewej flance, może w miejsce Memphisa Depaya, wystąpi Willian Brazylijczyk, który również ostatnio całkiem nieźle się spisuje w naszych spotkaniach. No ostatnio może nie najlepszy mecz z Burnley, no ale tutaj wcześniej notował naprawdę dobre wyniki, no i mam nadzieję, że jeszcze powróci do tej wysokiej formy były gracz Szachtara Donieck. Na ławce rezerwowych m.in. Loic Remy, strzelec gola w meczu z Aston Villą, piłkarz, który już, spójrzmy tutaj, w ostatnich czterech meczach aż trzykrotnie wpisywał się na listę strzelców, no ale dzisiaj rozpocznie mecz na ławce rezerwowych, no bo oczywiście miejmy nadzieję, do wielkiej formy wraca Diego Costa po tym dwóch meczach posuchy z Bazyleą i Arsenalem, kiedy nie strzelił bramki, no i z Burnley, kiedy to w ogóle odpoczywał i nie grał, nawet nie wziąłem go na to spotkanie, strzelił dwa gole w meczu z Aston Villą, no i mam nadzieję, że dzisiaj powtórzy ten wyczyn w starciu z zespołem Dynama Zagrzeb. Tutaj kto ewentualnie może jeszcze zejść, ewentualnie ustąpić miejsce Didierowi Drogbie, no chyba raczej poza kadrą meczową zostawimy sobie doświadczonego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, mimo że ostatnio strzelił gola w meczu pucharowym, no to jednak tutaj nawet na ławkę rezerwowych nam się nie załapie. Dobra, zatem takim składem sobie to spotkanie rozpoczynamy. Teraz już oczywiście rzecz jasna jeszcze rzut oka na tabelę naszej grupy po pierwszej kolejce. Przypominam, że oczywiście jesteśmy na razie liderem po tym pierwszym meczu. Na drugim miejscu jest Borussia Dortmund, która teraz podejmuje Basel. No i myślę, że do końca tutaj będzie trwała zażarta walka pomiędzy tą dwójką o awans z pierwszego miejsca do 1/8 finału Ligi Mistrzów. No i naprawdę tutaj każda wpadka może sprawić, że stracimy, bądź wpadka rywali, że zyskamy
przewagę punktową nad naszym najgroźniejszym rywalem w tej grupie. Również niestety jeszcze wrócę w ogóle do Ligi Niemieckiej, zrobiłem taką małą wtopę, no bo oczywiście nie odblokowałem sobie Ligi Niemieckiej, zupełnie o tym zapomniałem, zwracaliście mi na to uwagę pod pierwszym odcinkiem w komentarzach. No nie wiem, dlaczego zapomniałem ustawić tak ważną ligę, jaką jest Liga Niemiecka, no ale teraz już trudno, nie będę tego zmieniał, musimy jakoś się obejść bez rozgrywek Bundesligi, no i cóż, po prostu takie niedopatrzenie z mojej strony. Rozpoczynamy sobie to spotkanie. Mamy starcie właśnie Chelsea kontra Dinamo Zagrzeb. Tutaj dałem sobie standardową mentalność. Jeżeli tutaj nie będzie mi szło, to przestawię sobie to na kontrolę, ale na razie spójrzmy, bo jest pierwsza sytuacja i to jest to sytuacja zespołu Dinama. No ale fatalnie rozegrana piłka, jest Ramirez, jest świetne zagranie do Diego Koszty. Pokazuje się nam również Eden Hazard, no ale Diego Costa fantastycznie wykańcza tę akcję. Siódme trafienie w tym sezonie Hiszpana i 10 minucie Chelsea obejmuje prowadzenie w starciu z Dinamem Zagrzeb. Naprawdę wielki błąd przy rozegraniu piłki zespołu Dinama i wszystko fantastycznie kończy po świetnej kontrze Diego Costa. Uwaga, kolejny raz Hiszpan, świetnie do Eden Hazarda, 2-0. Nie miał tutaj żadnych szans na interwencję golkiper zespołu gości. No i po raz piąty w tym sezonie fantastycznie ostatnio spisujący się Belk trafia do siatki rywali. Zatem 15 minuta i już spokojne prowadzenie 2-0. Myślę, że tutaj już nie będzie jakiegoś wielkiego problemu z wygraniem tego meczu, no ale poczekajmy, tutaj jeszcze jakieś ciekawe akcje zawiążą moi zawodnicy. Uwaga, bo jest kolejny stały fragment. Oskar dośrodkowuje, jest John Terry, ale odcięty od tej piłki nasz kapitan. Jeszcze Ramirez, on potrafi fantastycznie uderzyć, zagrywa do Gerego Cahilla. Co zrobi reprezentant Anglii? Jednak zagranie do tyłu, do Cezara Azpilicuety, ten odgrywa do Seska Fabregasa. Jest Oskar. Jest Fabregas, ładne rozciągnięcie gry do Williana, jest Brazylijczyk, troszkę zgubił piłkę. Jeszcze zagrywa do Ramireza, Ramirez, słupek, Diego Costa, Eden Hazard, 3-0 dla Chelsea, 25 minuta. No i tam bronili się jak mogli piłkarze Dinama przed utratą tego gola. No ale ostatecznie dopełnił tylko formalności. Eden Hazard strzelił swojego drugiego gola w tym meczu, a my prowadzimy już 3-0. Uwaga, Oskar, ależ teraz fantastyczny strzał jeszcze do Bitka, praktycznie nabity tutaj John Terry piłką. Piłka odbija się od jego głowy i wpada do siatki. Dinama po raz czwarty, 4-0. Prowadzimy już z zespołem z Chorwacji. Uwaga, bo teraz jest stały fragment dla gości. Dobrze Willian, jeszcze tutaj Gonzalo. Co zrobią rywale? Jest Masud. Masud, jest Sudani. Co zrobi Sudani? Tutaj jeszcze okazja. No i Piasa trafia do siatki. Tutaj piłka jeszcze odbita od któregoś z naszych graczy. Zmylony zupełnie Thibaut Courtois. No i jest gol honorowy dla zespołu Zagrzebia. Uwaga, bo jest kolejny stały fragment. Azpilicueta potrafi bardzo daleko wyrzucić piłkę. Oskar jeszcze zablokowany. Jeszcze Hazard przewraca się. Nie ma rzutu karnego. Wybija piłkę zespół Dinama. Pędzi tutaj ileś w nogach. Felipe Luis. Jest przy nim Junior Fernandez. No tutaj Felipe Luis fantastycznym ślizgiem zatrzymuje rywala. No różnie naprawdę gra Felipe Luis. Czasem zdarzają mu się głupie wpadki. No ale teraz fantastycznie zachował się były gracz Atletico. Jest Willian. Tam jeszcze ostro zaatakowany, ale zgodnie z przepisami przez Maitela. Jest Eden Hazard. Fantastycznie przyjął Diego Costa, 5 do 1 i to jest, moi drodzy, hat-trick Diego, drugi gol Diego Costy. Dwa gole ma Diego Costa, dwa gole ma Eden Hazard i jedno trafienie ma John Terry i w 43 minucie tego meczu prowadzimy z Dinamem Zagrzeb już 5 do 1. No mecz układa się dla nas naprawdę fantastycznie, gramy znakomicie tutaj, oczywiście możemy pochwalić naszych zawodników za to, że grają naprawdę dobrze w tym spotkaniu. No oczywiście to nie wzbudzi jakichś ich entuzjastycznych reakcji, jak widzicie, no ale niemniej jednak, no tutaj mecz, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, jest już wygrany, tak więc spokojnie już myślę, że w tej drugiej połowie moi piłkarze nie będą tutaj jakoś bardzo forsować tempa i spokojnie to spotkanie wygramy. Uwaga, bo jest rzut wolny. Maitel, czy uda się wyprowadzić jakąś kontrę? No niestety nie przejął piłki Eden Hazard. Jeszcze Piasa strzela z gola dla naszych rywali. Jest Masud, jest Sudani, ależ teraz było groźnie. Nie było spalonego i pozwolili tam nasi obrońcy na oddanie strzału przez zespół gości. Jeszcze tam, jak widzieliście, Borussia prowadzi w swoim meczu. Jeszcze Hazard, ależ ładne uderzenie tam Fabregasa, jeszcze dobitka Belga. No ale zablokowany ten strzał. Jeszcze Oskar, jeszcze nie doszedł do piłki, zatrzymany przez Masuda, Eden Hazard,
Dośrodkowanie, ależ tam piłkarze naszych rywali spokojnie wyeksplodowali piłkę. Zatem Borussia prowadzi 1-0 z Bazyleą, my natomiast już 5-1 gromimy zespół Dynama Zagrzeb. Jeszcze Ramirez, jeszcze piłka do Diego Koszty, piłka pod nogami Hiszpana, ale przejęli rywale, chociaż dobrze teraz Oskar, jest Eden Hazard. No tam pcha się między 5 rywali, Belk, jeszcze Fabregas, jeszcze Ramirez, Oskar. Do Williana, Willian na lewej flance, jest Cesc Fabregas, dobre rozegranie z Oskarem, potrafi uderzyć Oskar, Diego Koszta, ależ fantastyczne zagranie. No i teraz już nie pomylę się, jeżeli powiem, że to jest hat-trick Diego Koszty, 6-1 w meczu Dynamo Zagrzeb, w meczu Chelsea Dynamo Zagrzeb. Największa porażka Dynama w Lidze Mistrzów to jest chyba 9-1 bodajże w meczu z Lyonem, o ile dobrze pamiętam. Był kiedyś taki wynik i to jest chyba najwyższy wynik w historii fazy grupowej Ligi Mistrzów. Uwaga, jeszcze okazja, jeszcze tam zagrywał bodajże Fabregas, o ile dobrze dojrzałem, w kierunku Diego Koszty. Jeszcze Ramirez, Oskar, szybko teraz krąży ta piłka. Jest Brazylijczyk, ładnie tam dostrzegł Azpilicuetę, jest Hiszpan Azpilicueta, do Oskara, Willian, Diego Koszta, co zrobimy? Jeszcze Hazard i bramka, 7-1, ależ pięknie to rozegrane. No i hat-trick zaliczył Diego Koszta, hat-trick także w wykonaniu Edena Hazarda, 7-1 w meczu Chelsea, Dynamo Zagrzeb, prawdziwy pogrom. Jeszcze nie koniec, jeszcze moi piłkarze nie zwalniają tempa, jest Fabregas, jest Eden Hazard. Jeszcze Hiszpan Fabregas, uderzenie, jeszcze gol, tak jest, tutaj sami już wbili sobie piłkę zawodnicy Dynama Zagrzeb, no mogli jeszcze ją wybić, no ale Masud jednak wbił piłkę do własnej siatki, 8-1, no i tutaj zanosi się na powtórkę tego meczu z Lyonem, mamy dopiero 63. minutę, a prowadzimy już różnicą 7 goli. Jeszcze Ramirez do Williana, ładnie tutaj Brazylijczyk w kierunku środka boiska, Willian, czy uderzy Willian, ależ było blisko, świetnie nam zbiegł do środka były gracz Szachtara Donieck, no byłby to naprawdę piękny gol, gdyby piłka zatrzepotała w siatce zespołu naszych dzisiejszych rywali. Vicente, Sudani rusza sam na 5 naszych rywali, fantastycznie tutaj powstrzymany przez Juna Terego jest Willian. Willian fantastycznie teraz mija rywali, ale jeszcze zatrzymany Fabregas, Eden Hazard, no jak mógł tego nie wykorzystać, praktycznie całą bramkę odsłonił mu bramkarz Dynama, no a Eden Hazard niestety nie skorzystał z tego prezentu. Jeszcze Fabregas, Oskar, zastanawia się teraz do kogo zagrać piłkę, świetnie teraz kombinacyjnie, po raz kolejny rozgrywana futbolówka, Willian, Diego Koszta, jeszcze Kaleta broni ten strzał Diego Koszty, no miałby już swojego 4. gola w tym meczu, gdyby trafił do siatki Diego Koszta. No tutaj niesamowicie napieramy na bramkę zespołu Dynama, teraz niestety zgubił piłkę Oskar, no i gra już nam tej akcji nie kontynuuje. Angelo Henriquez teraz w miejsce Vicente wszedł na boisko. No spójrzcie tutaj jak fantastyczne oceny naszych zawodników. Zatem czas teraz na jakieś zmiany. No może zdejmijmy tych zawodników, którzy dzisiaj najbardziej zasłużyli na wielkie brawa. Czyli Loic Remy w miejsce Diego Koszty i właśnie Memphis Depay w miejsce Edena Hazarda. Zatem tutaj Memphis Depay przeniesie się na lewą stronę, Willian na prawą. No wielkie tutaj naprawdę owacje na stojąco zapewne otrzymają ci zawodnicy, no bo naprawdę dzisiaj zagrali wręcz idealnie. Po hat-triku ustrzelili Eden Hazard, a także Diego Koszta. Teraz oni schodzą z boiska, a w ich miejsce pojawiają się Willian, a także Loic Remy. Przepraszam, nie Willian, a oczywiście Memphis Depay, przepraszam za tą pomyłkę. Jeszcze jedna zmiana tutaj, którą mamy do dyspozycji, zatem z boiska zejdzie Fabregas, który również dzisiaj fantastycznie się spisał. Na 9.1 zagrał Cesc Fabregas. W jego miejsce tutaj na ostatnie 5 minut pojawi się Serb Nemanja Matic. Zatem komplet zmian już został przez nas wykorzystany. No oczywiście tutaj jak widzieliście, moi zawodnicy już w tej końcówce nie forsują tempa absolutnie. Jeszcze tutaj jakaś sytuacja, no ale prawdopodobnie skończy się to wybiciem piłki i ostatnim gwizdkiem arbitra. Jeszcze proszę bardzo, jednak gol Josip Simunic. No tam fatalnie zachował się w tej sytuacji Thibaut Courtois, który nie złapał jeszcze piłki. No ale to już nie ma jakiegoś większego, moi drodzy, znaczenia. Aczkolwiek tutaj każda stracona bramka jakieś tam znaczenie ma, no bo w ostatecznym rozrachunku ta bramka może nam, tej bramki może nam zabraknąć do pierwszego miejsca w grupie. Tak czy inaczej, na razie jest, mamy 6 punktów po 2 meczach, gromimy Dynamo Zagrzeb, aż...
Aha, nie mam nic szczególnego do powiedzenia. Boże, po co ja słucham tego asystenta? Jestem bardzo zadowolony. Aj, troszkę zepsułem tą rozmowę motywacyjną. Dobra, nieważne, nieważne. W każdym razie wygraliśmy 8-2 z zespołem Dinama Zagrzeb. Spójrzmy na statystyki, bo nie wiem, czy je dokładnie widzieliście. 40 strzałów, 23 celne. Zespół Dinama 11, 3 celne. No naprawdę wielka nasza przewaga w tym meczu. Fantastyczny wynik. No i tutaj naprawdę pokazujemy zespołowi Borussia Dortmund, że ma się czego obawiać przed tym najbliższym spotkaniem naszych dwóch zespołów. Przypominam sobie, zbyt wielu piękniejszych trafienie było wyjątkowej urody. Otrzymujemy oczywiście 800 tysięcy funtów za zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Fantastyczny występ dzisiaj Diego Koszty. 3 bramki, 2 asysty. No występ niemalże idealny w wykonaniu naszego hiszpańskiego napastnika. Zatem tutaj jeszcze oczywiście kończy się nam miesiąc, zatem tutaj przy okazji pokażę wam rozstrzygnięcia piłkarz miesiąca. Tutaj ten sukces, ten tytuł przyznany Kevinowi Miralasowi z Evertonu, podobnie jak dwaj jego koledzy, którzy zajęli miejsce na podium. Leighton Baines miejsce drugie, Romeo Lukaku miejsce trzecie. Tutaj Romeo Lukaku, piłkarz, młody piłkarz miesiąca, drugie miejsce Raheem Sterling, trzecie nasz Memphis Depay, bramka miesiąca Marko Arnautowicz, Jermaine Defoe, no i gol Jordana Andersona w meczu z naszą drużyną, no i oczywiście rzecz jasna na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o menedżera miesiąca, Roberto Martinez z Evertonu, drugie miejsce dla Arsena Wengera, trzecie dla Luisa Van Hala. Zatem spójrzmy sobie tutaj jeszcze jakieś tutaj już newsy, które nie dotyczą nas. No tutaj oczywiście jeszcze piłkarz miesiąca w Argentynie, co nas bardzo cieszy. Ten tytuł przypadł Lucasowi Romero, zatem młodemu piłkarzowi wyposażonemu właśnie z naszej drużyny do zespołu Walesu Sarsfield. Zatem moi drodzy, mamy rozpoczęcie miesiąca października. No i tutaj naprawdę ten miesiąc rozpoczyna się dla nas wręcz fantastycznie. Tutaj od zwycięstwa nad Dinamem Zagrzeb w ostatni dzień września 8-2. Teraz przed nami dwa ligowe spotkania, starcia z Hull City i Stoke. Później arcytrudny wyjazd do Dortmundu na mecz z Borussią, gdzie tutaj jak widzicie Jakub Waszczykowski i Ilkay Gündoğan nie będą mogli zagrać w tym spotkaniu. Natomiast my spotkamy się, myślę, gdzieś, o właśnie, może tutaj Borussia Dortmund i Manchester City. Myślę, że dwa i bardzo poważni rywale. Myślę, że ten odcinek będzie dla Was bardzo ciekawy, zatem już teraz bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. Ja oczywiście sobie tutaj rozegram te wszystkie mecze, no i spotkamy się właśnie na meczu Champions League przeciwko Borussii i starciu na City of Manchester Stadium, również arcyważnym przeciwko Manchesterowi City. Jeszcze raz dla przypomnienia tabela, na razie Everton, który fantastycznie się spisuje, ma 16 punktów, jest liderem tabeli, na drugim miejscu właśnie my, punktów 12, podobnie jak Arsenal i dobrze spisujący się Stoke City, dopiero na miejscu 5 Manchester City, na 6 Liverpool, na 12 dopiero Manchester United, a strefie spadkowej Aston Villa, Burnley oraz Swansea. Jeżeli chodzi o fazę grupową Ligi Mistrzów, no to na razie oczywiście jesteśmy liderem z 6 punktami, podobnie jak Borussia Dortmund. No i przed nami, przypominam teraz, arcyważne starcie na Signal Iduna Park przeciwko zespołowi z Dortmundu. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Oczywiście tradycyjnie zachęcam Was do pisania komentarzy, których w ostatnim czasie pojawia się dosyć sporo, za co oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i rzecz jasna także zapraszam na drugą z moich serii, gdzie gram właśnie z zespołem Brescia Calcio. No i mam nadzieję, już wkrótce pojawi się także kolejny odcinek z mojej serii wspólnie z Dusterem, gdzie oczywiście gramy Ligę Hiszpańską, Realem Sociedad San Sebastian i Villarreal. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.